korzenna. A musicie wiedzieć, kochał jedna, że ja na ten nie rozmowa, to mnie nadal sobie nie myślcie, że tak można by lepo po wiedźmą nazwać, no? Słowo wiedźma to od wiedzy pochodzi. Wszystko jasne, jo? Ja bardzo, bardzo dużo wiem. Cieszę się, że się rozumiemy. Nim pustro właśnie minęło, to się przenieśliście z pałacy, więc odległe, bo aż do 15 stulecia. Wtedy to właśnie złoty okres nam to na Torunia, a też dla piernika toruńskiego. Tak sobie patrzę na was, się zastanawiam. Potraficie tajemnicy dochować? Tak. Ja tak myślałam. To ja was teraz przestrzegę. Wiedzcie, że od tej pory to, co było stanie powiedziane, jest sekretem. A jak będziecie rozgadywać, to szczególnie. No to już jest i tak czas, żeby zrobić tego w ogóle i żeby odpocząć się w moim. Jak już skończone, odstawiamy kulajkę na stole i dociskamy ją otwartą dłonią. Kula położona na poręczce, tylko na stole. Teraz kukołów, ta wielka prośba jest taka. A jeszcze pana do środka. I zdjęcie, Darku. Hello. Jest na pan. Polanko. Okej.